Jak pan się czuje jako aktor, który wystąpił w komedii wszechczasów, stulecia? To oczywiście niezwykłe uczucie. Chociaż z nutką też solidarnej nostalgii wspominam komedie, na których się ja sam wychowałem, Tadeusza Chmielewskiego, na przykład kreację Tadeusza Fijewskiego, Ewy Las-Kwiatkowskiej i tak dalej. Więc ten triumfalizm we mnie nie jest tak duży, ponieważ wiem, jak wspaniała tradycja jest i przed nami. A sama seksmisja no, zdumiewa mnie swoim długim żywotem. Myślę, że tu zaważyło poczucie humoru Polaków, bardzo specyficzne, które okazuje się dziedziczy się. Myślałem, że kiedy moja córka obejrzała seksmisję kiedyś jeszcze jako jedyny film, że to na tym się mniej więcej wyczerpie. A pokolenia idą następne i trwa to dłużej.